Bardzo serdecznie Państwa witam. Szczególnie witam gorąco gości polskich Ormian, bo widzę tutaj na sali kilka osób, także miło nam, że przybywacie tutaj i zapraszam na kolejne spotkania, nie tylko z kulturą ormiańską, także z innymi kulturami. Witam też tych wszystkich, którzy nas oglądają gdzieś tam w Polsce i w kosmosie, bo jesteśmy rejestrowani w tej chwili przez odpowiednią aparaturę. Witam przede wszystkim panią Blandynę Niemierowską jako głównego sprawcę dzisiejszego spotkania, także zbliżania kultury polskiej i ormiańskiej. Dobrze mieć wśród siebie kogoś, kto jest takim pomostem, który łączy, który pokazuje, który prowadzi, który objaśnia. To jest piękne. Proszę Państwa, poznawanie odmiennych kultur, poznawanie nieco zmodyfikowanych sposobów patrzenia na świat, to jest bezcenna rzecz. Dlaczego? Dlaczego powinniśmy poznawać nie tylko własną kulturę, ale także kulturę narodów sąsiadujących z nami, ale również kultury narodów, które są bardzo daleko geograficznie, ale być może, że mają podobny sposób widzenia pewnych zjawisk. Jeżeli nawet mają inne, to też warto poznawać. Dlaczego warto poznawać? Dlatego, że człowiek przez poznawanie staje się bogatszy. Bogatszy duchowo, bogatszy intelektualnie, bogatszy poznawczo. I o paradoksie, im więcej poznajemy kulturę świata, poszczególnych narodów, poszczególnych krajów, poszczególnych regionów czy kontynentów, im bardziej poznajemy tamte inne kultury, tym lepiej rozumiemy własną kulturę. To jest niby paradoks, dlaczego akurat nie tak się może dziać. Ja dam Państwu przykład na własnych doświadczeniach. Otóż, kiedy poznałem język grecki na tyle, że mogę porozumiewać się na podstawowym jakimś takim poziomie w tym języku nowogrecki, nie starogrecki, tylko nowogrecki, ponieważ język grecki w swojej ewolucji miał trzy etapy. Był język tak zwany archaiczny, w którym mówił Homer czy Sokrates, prawda? To był ten stary język grecki. Był język taki, który nazwalibyśmy klasycznym językiem greckim do XIX wieku. I mniej więcej od XIX wieku kształtuje się zupełnie inny język, tak zwany dimotiki, czyli język ludowy. Ten język ludowy stał się w tej chwili językiem literackim wspólnoty greckiej. Otóż dopóki nie znałem tego języka, miałem wrażenie, że język polski jest taką spoistą, jednolitą całością, że jest to taki zbiór pojęć, wyrazów, sensów, które wyrastały na naszej polskiej ziemi przed wiekami, budowały pewną wspólnotę przez wieki i byłem przekonany, że to tak po prostu jest. Oczywiście w szkole tam trochę wiedziałem, że są wpływy jakieś łacińskie, czy greckie, czy niemieckie, czy rosyjskie, czy ukraińskie, ale nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo polski język jest przesycony innymi kulturami. Sam język, sama struktura językowa, samo słownictwo, samo leksis, prawda, czyli słowo, verbum z łaciny. Gdyby tak dokładnie się słuchać brzmienie niektórych słów, których my używamy na co dzień i próbować rozpoznać ich sens, to by się okazało, że każdy Polak mówi właściwie równocześnie wieloma językami, w tym języku polskim. Mówiąc po polsku, mówimy równocześnie trochę po grecku, trochę po łacinie, trochę po niemiecku, trochę po dzisiaj szczególnie trochę po angielsku, ponieważ w tej chwili jest potężna inwazja, powiedziałbym nawet taki terror trochę językowy angielski. I te wszystkie zwroty pojęcia z tamtych kultur wtapiają się w naszą kulturę narodową, zasadniczo ją wzbogacają, zasadniczo ją przewartościowują i dodają nowe sensy. My rozumiemy pewne rzeczy dzięki temu, że akurat nie pojawiły się te słowa, a nie inne.
Także poznawanie obcego języka i obcej kultury i obcych wartości, czy odmiennych wartości, to jest ogromny sens, ponieważ one nas wzbogacają intelektualnie, duchowo. Stajemy się ludźmi mądrzejszymi, ciekawszymi. Po drugie, poznawanie ma też ten walor, że nie tylko rozumiemy, nie tylko staramy się ogarnąć jakąś tam połać rzeczywistości, prawda, która jest poza nami, ale równocześnie staramy się wzbudzać w sobie coś takiego jak tolerancję dla nieznanych zjawisk. Prawda? Jeżeli czegoś nie znamy, to bardzo często jesteśmy nastawieni agresywnie albo nieufnie do tych zjawisk, których nie znamy. W momencie, kiedy poznajemy, oblaskawiamy tamtą rzeczywistość. Poznając język, poznając kulturę obcą, te kultury stają się oblaskawione, stają się bliższe, stają się sympatyczniejsze i w końcu stają się nasze. Powoli wchodzą w nasz obieg, prawda? Stają się częścią naszego dziedzictwa. Także to oblaskawianie kultur obcych jest niezwykle potrzebne i niezwykle sensowne. No i wreszcie poczucie piękna, które budzi się wtedy, kiedy poznajemy różne rodzaje piękna. My jesteśmy kształtowani przez swoją historię w ten sposób, że od szkoły podstawowej czy od przedszkola wprowadzamy do naszego umysłu, do naszych uczuć pewien zbiór wartości estetycznych. Rozumienie piękna, prawda? Jak to piękno się kształtuje, co to jest piękno. To są formy, to są kształty, to są pojęcia, to jest harmonia, to są proporcje, to są prawda, różnego rodzaju relacje między zjawiskami i one tworzą to poczucie piękna, które nas wzbogaca zasadniczo. Także proszę zwrócić uwagę, ile to jest wartości dodatkowych, kiedy poznajemy inne wzorce kulturowe, które dają nam tę, prawda, dużą radość poznawczą i intelektualną, duchową. No i wreszcie ten ostatni czynnik, że lepiej poznajemy własny język. Ja wrócę do tego wątku na własne doświadczenia. Kiedy zacząłem praktykować język grecki, zacząłem tłumaczyć trochę z języka greckiego na język polski. Między innymi tłumaczyłem mity greckie, dając ich wersję współczesną. To wtedy dopiero mój umysł był pełen zdumienia, że ten język polski jest tak niesamowicie nasycony tym żywiołem, który zdawało się tak straszliwie odległy, prawda? Nie tylko geograficznie, ale także historycznie, bo przecież Grecja jest dość daleko, a historycznie to jeszcze dalej, ponieważ my jesteśmy narodem stosunkowo młodym, jakkolwiek generalnie to już dość staruszkowaty to naród nasz polski, bo mamy w tej chwili 1050, prawda, lat od chrześcijaństwa, przyjmując, że to jest granica, chociaż oczywiście przed chrześcijaństwem też byli Polanie, ale mniej więcej my jesteśmy narodem dziesięciowiekowym, a jeżeli zmierzymy się z taką Grecją, prawda, która sięga tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli ma trzy razy więcej, prawda, w swojej pojemności. I wtedy dopiero się rozumie, że ta potężna, odległa kultura wchodzi do nas jak do sąsiada po prostu. Staje się elementem takiego zaplotu, przychodzi do nas i mówi: słuchajcie, jestem tu z wami. I na tym tle dzisiaj poznawanie kultury ormiańskiej staje się takim potężnym, wielkim wyzwaniem dla umysłu ludzkiego, dla ludzkiej wrażliwości, dla naszych oczu, dla naszych zmysłów, dla naszego umysłu, ponieważ jest to kultura, po pierwsze, geograficznie bardzo odległa, prawda? Ararat, Kaukaz, Azja, kultura azjatycka w gruncie rzeczy, ale równocześnie z innych powodów kultura europejska, o czym za chwilę trochę więcej powiem jeszcze. Czyli zdawałoby się, że to są nieprzenikalne przestrzenie, to są tysiące kilometrów. I to przenikanie tej kultury ormiańskiej, proszę zwrócić uwagę przy okazji, jakiego ja używam pojęcia, ormiańska, a nie armeńska,
ponieważ w obiegu kulturowym istnieją te dwa pojęcia. Niektórzy używają tego pojęcia armeńska, ale prawidłowo w takim sensie współczesnego języka jest używanie pojęcia ormiańska kultura, czy ormiański język, czy ormiańska, prawda, jakaś tam diaspora. Używajmy tego pojęcia ormiańska, nie armeńska, chociaż mówimy o Armenii, prawda, jako państwie, jako kraju. Więc te odległości, te ogromne przestrzenie, jakie nas dzielą od Armenii, mogłyby wskazywać na to, że będzie nam niezwykle trudno przedostać się do tej kultury, do tamtego państwa, do tamtych tradycji, obyczajów i tak dalej. Ale okazuje się, że Armenia sama do nas przychodzi. My nie musimy tam jechać. Po pierwsze, Armenia jest, Ormianie i Armenia jest krajem historycznie od nas dużo starszym. I gdyby tak literalnie brać historię Ormian, to ona właściwie sięga tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa. Więc jest bardzo starą kulturą, ma ponad 3000 lat. Oczywiście w dziejach tego dzielnego narodu, Ormianie są trochę podobnie, to jest ciekawe zjawisko, są trochę podobnie mentalnie i chyba losowo podobnie do Polaków. Dlatego, że znajdują się jak gdyby w przeciągu żywiołów obcych sobie, bo z jednej strony Turcja, która jest takim potężnym państwem i terytorialnie, prawda, i historycznie, i z drugiej strony Rosja, później tam jeszcze Iran, inne państwa, które ją otaczają, nieustanne wojny, które prowadziła w obronie swojej wolności przez wieki, prawda, całe. Upodabniają ją do Polski, ponieważ my też znajdujemy się między Niemcami a Rosją i nieustannie byliśmy, prawda, poddawani tej presji zaborców. Także tutaj nas coś łączy w tym, pod tym względem. Cierpienie nas łączy. Z takiej najnowszej historii to taką wykładnią cierpienia ormiańskiego jest straszliwe ludobójstwo. Jedno z najokrutniejszych ludobójstw, jakiego ludzkość doświadczyła w 1915 roku, ale właściwie, gdyby tak cofnąć się trochę w czasie, to już w XIX wieku to ludobójstwo zaczęło się, już to jest w tym nowoczesnym okresie, ale nasilenie jego nastąpiło w momencie rodzenia się nowej, jak gdyby, nowej Turcji, nowego państwa tureckiego z osmańskiego, przekształcające się w nowo Turku, prawda, nowe państwo. I wtedy zaczęła się ta straszliwa, nie będę wchodził w szczegóły, w każdym razie zaczęła się straszliwa rzeź i zostało wymordowanych, jak mówią historycy, ponad 1,5 miliona Ormian. Ogromne duże, prawda. I to w straszliwy sposób. Jednym ze sposobów mordowania Ormian przez Turków było przybijanie do pięt podkowy. I tak jak konie kuje się, tak samo kuło się ludzi. I z tymi podkowami ci mężczyźni, kobiety, czasami dzieci szli na pustynię i wykrawiali się po drodze. Ginęli w straszliwych warunkach, bez jedzenia, bez wody, a to na pustyni jest niezbędne, żeby przeżyć. To ja podałem tylko jeden z przykładów. Wiek XX przyniósł nam straszliwe rzezie. Oczywiście nie tylko Ormian, bo później mieliśmy rzeź Żydów, rzeź Polaków na Kresach, ale także rzeź Chińczyków otrzymało, wiemy, przez Japończyków. Japończycy też straszliwie dokonywali spustoszenia. To jest wiek straszliwych zbrodni XX wieku na wielu narodach. I wśród tych narodów Ormianie byli szczególnie dotkliwie przez Turków wymordowani. Jest to bardzo dzielny naród, który z tych wszystkich opresji, z tych wszystkich dramatów wychodził z podniesioną głową, bo odradzał się. Właśnie siłą tego narodu ormiańskiego jest to, że on nieustannie potrafił się odradzać. To nawet w tej nowej epoce, prawda, kiedy tych Ormian było dużo mniej, kiedy to już nie był ten naród, który sięgał geografią swoją do Morza Śródziemnego, prawda, aż Krym i tak dalej, tamte okolice.
kurczył się z biegiem czasu. Właściwie dzisiejsza Turcja to była ormiańska, w gruncie rzeczy, ogromnej swojej powłacie, także to były ziemie ormiańskie. I ten naród powstawał nieustannie, tak samo jak Polacy po różnych cierpieniach powstali, żeby stanąć na nogach i żeby powiedzieć, jesteśmy, żyjemy i będziemy nadal żyć, będziemy budować swoją kulturę. Także to nas łączy właśnie między innymi z Ormianami, że jesteśmy narodami takimi, które się nie poddają, które przeżywają straszliwe dramaty, podobne w swoim wyrazie, w swoim sensie i później odradzają się i pokazują taki ludzki wymiar zmagań z losem. Bo to jest tak, że każdy z nas upada, każdy z nas ma prawo upaść, ale problem polega na tym, żeby się podnieść, prawda? Żeby po jakimś tym upadku indywidualnym, bo każdy z nas losowo może upaść z jakiegoś tam powodu, ale ważne, żeby się nie poddać temu upadkowi, trzeba wstawać i właśnie takie narody jak Ormianie czy Polacy dają przykład, że sobie w tym wymiarze takim, prawda, moralnym, tej siły moralnej, tego ducha moralnego są no, taką jak gdyby ilustracją heroizmu, takiej potęgi ducha, takiego myślenia, że nie wolno człowiekowi się nigdy podawać w nawet najgorszych, najtrudniejszych warunkach. I to może być dla nas indywidualna wskazówka, prawda, dla każdego z nas, kiedy mamy jakieś kłopoty, trudności, ktoś nas wpycha, czy sami siebie bardzo często wpychamy w jakieś ciemności i z nich się trzeba wyrwać. Bo powtarzam, możemy padać, ale trzeba się wyrwać z tego wszystkiego. I właśnie Ormianie dla mnie są takim klasycznym przykładem. Mądrością tego narodu, tego heroizmu jest to, że potrafią się dźwigać. Jednym z takich przykładów tego heroizmu jest to, że dzisiaj, że to co było, ta rzeź Ormian przez Turków ma miano ludobójstwa. To było jedno z tych wielkich przekleństw, kiedy cały naród właściwie poddany jest tej straszliwej śmierci. I nazwanie tego jest ogromnie ważne, jak to nazwiemy. Tę straszliwą śmierć, którą ponosili Ormianie, trzeba było nazwać. To było ludobójstwo, bo to w kategoriach prawnych jest niezwykle ważne, ponieważ ludobójstwo się nie przedawnia. Inne zbrodnie, jak gdyby niższej kategorii, przedawniają się, to znaczy mówi się, że no było to, ale to już jest nieważne. Natomiast ta zbrodnia się nie przedawnia. I w związku z tym inne narody uczestniczą jak gdyby w tym procesie nieprzedawniania. Parlamenty w tej chwili, nie wiem, już chyba 40 narodów, 40 państw potwierdziły ten fakt, że to było ludobójstwo. Między innymi nasz parlament polski potwierdził, że rzeź Ormian była ludobójstwem. I Ameryka, i Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i tak dalej. Cała Europa właściwie już to potwierdziła. Więc ja trochę się rozgadałem o tym, ale uważam, że o tym warto dużo mówić, szczególnie, że to jest taki dobry przykład, jak spojrzeć na los człowieka i na los narodu. Dobry przykład interpretowania własnego życia. Ja myślę, że o kulturze, o innych zjawiskach obyczajowych też pani profesor będzie mówiła. Ja jeszcze pragnę zwrócić uwagę może na pewną taką trochę legendarną, trochę dowcipną, trochę przykorną opowieść. Otóż powiada się, że są trzy narody na świecie, które są najbardziej sprytnymi narodami. Które to są narody najbardziej sprytne na świecie, najbardziej powiedział operatywne, potrafiące, to już taki lżejszy ton wprowadza. Otóż to są Grecy, to są Żydzi i to są Ormianie, ale musi być jakaś hierarchia, musi być ktoś z nich szczególnie sprytny, ktoś z nich musi być szczególny. Otóż mówi się, że
na przykład w handlu, w operowaniu handlu, w operowaniu, prawda, tymi zdolnościami handlowymi. Greka przerasta Żyd, ale Żyda zawsze przerasta Ormianin. Czyli widzimy tutaj jak gdyby mądrość, spryt, operatywność, umysłową energię i tak dalej, i tak dalej. Także nawet w takim trochę żartobliwym tonie widać, że ten naród ma w sobie jakąś taką siłę, która budzi zaufanie. I może na koniec jeszcze taki wątek polski. Otóż, a może jeszcze parę słów o tym, ile dzisiaj Armenia liczy mieszkańców. Ja nie wiem, czy się dokopałem do prawdziwych źródeł, jeśli nie, to pani profesor mnie poprawi. Ale mówi się o tym, że w tej chwili jest około 3 milionów, prawda? 3 milionów Ormian, którzy mieszkają w tym obecnym państwie ormiańskim. 3 miliony to nie jest duża społeczność. I mówi się równocześnie, według tam różnych obliczeń, że diaspora ormiańska jest dużo większa niż ta część Ormian, która zamieszkuje własne państwo. Czyli mówi się o diasporze 5-milionowej. W tym najwięcej Ormian mieszka obecnie w Rosji, niegdyś w Związku Radzieckim. W Stanach Zjednoczonych, w Związku Radzieckim, w Rosji obecnie podobno, tak jak gdzieś tam wyczytałem, jest około 1,5 miliona Ormian. W Stanach Zjednoczonych jest 1 100 000 Ormian. No a dalej to są te już pomniejsze ilości w różnych krajach sąsiednich, prawda, tam Gruzja i Persja dawna i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest naród wielki, jeżeli idzie o liczbę, ale naród wielki, jeżeli idzie o kulturę, o ducha swojego. My stosunkowo Polacy niewiele wiemy o jej kulturze, o kulturze Ormian. Wiemy trochę, może wiemy bardziej przez to, co polscy Ormianie zrobili w naszym kraju. I to jest bardzo ważne, ponieważ Ormianie mieli ogromny wpływ nie tylko na handel, bo głównie zajmowali się handlem. I Ormianie do Polski przybywali już w XI wieku. Także właściwie Ormianie są z nami z rośnięcia od początku naszej historii. Taki największy przypływ Ormian był w XIV wieku, a później mniej więcej co wiek jakaś tam grupa do nas docierała. I największy taki już w nowożytnym czasie to był ten przypływ żywiołu ormiańskiego na Kresy przede wszystkim, bo stamtąd od Azji w stronę Kresów to ta wędrówka szła. To był po tej straszliwej rzezi w 15 roku, kiedy ci, co ocaleli, uciekając z tej rzezi, szli w naszą stronę i przybywało ich tutaj bardzo dużo. Mówi się, że przed wojną było Ormian około 30 tysięcy, głównie Kuty i południowa część Kresów, Stanisławów i tak dalej, w tamtych rejonach. Ja sobie gdzieś tutaj wynotowałem nazwiska, myślę, że pani profesor być może więcej o tym powie, nazwiska polskich Ormian, którzy odegrali w naszej kulturze bardzo, bardzo duże znaczenie, wpłynęli na kształtowanie się naszego widzenia literatury, sztuki, muzyki.